czasie przyjechał do Mielca cyrk według ludzi, którzy mają, bym powiedział, lepsze serce, uważają, że to jest znęcanie się nad zwierzętami. Czy ten temat powinniśmy jakoś w Mielcu rozwiązać instytucjonalnie, czy zrobić jakiś sondaż, czy zakazać męczenia zwierząt, ktoś, nie wiem, podpali jakieś kółko i każe skaczeć jakimś tylko zwierzętom, to takie jest słabe, no ale nie chcę się rozwodzić nad swoimi poglądami. Czy mógłbym pana Jędrychowskiego, czy ewentualnie pana prezydenta poprosić o parę słów wyjaśnienia, jak to wszystko, bo było zamieszane dosyć dużo w mieście w tym czasie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście do tej pory panowała taka praktyka wypracowana w MOSIR-ze, że zgadzaliśmy się na występy, czy wynajmowaliśmy teren na występy cyrków, które nie miały dzikich zwierząt. Powiem tak, nie ma sensu chyba żaden zakaz instytucjonalny, bo cyrki też są zrzeszone. Ja miałem okazję rozmawiać z jednym z przedsiębiorców cyrkowych, oni są zrzeszeni i formalnie miasto, jeżeli podjęło uchwałę o zakazie wynajmowania terenów miejskich, narazi się na powództwa tych zrzeszeń cyrków. Natomiast mogę tylko powiedzieć z naszej strony, że ponieważ nasze tereny tam na Łoniach sukcesywnie są zabudowane, praktycznie w tym momencie my nie mamy wolnej powierzchni, bo na ostatniej wolnej powierzchni, która była do tej pory, w tej chwili były roboty prowadzone pod ułożenie ciepłociągu na teren garażów przy ulicy Sportowej i praktycznie z naszej strony nie mamy jak gdyby możliwości wynajmować już tych terenów. Natomiast, tak jak mówię, no, instytucjonalne rozwiązania chyba nie byłyby najlepszym pomysłem. Czy pan w jakiś sposób zajął się tym tematem i czy też będzie jakieś pana stanowisko w tej sprawie? Na razie miasto nie ma takich terenów, które mogłyby wynająć pod cyrk. No i miasto nie ma takich miejsc. Jak nie ma miejsc, to uważacie, że problemu nie ma? No nie, no ponieważ były dwa pisma. Jedno było pismo podpisane przez zwolenników, drugie było przez przeciwników. Zgłaszali się do mnie osoby też, że no dlaczego w Mielcu ich wnuczek, ich dziecko nie może zobaczyć zwierzątka, który nie stać ich gdzieś pojechać. Że no, najlepiej by było, żeby te zwierzęta można było oglądać z oczu, żeby pojechali sobie do Krakowa czy do Wrocławia i tam te zwierzęta oglądali. Na razie myślimy, jak ten problem rozwiązać. Jest to problem bardzo drażliwy, ponieważ są głosy za, są głosy przeciw. Jeszcze nie podjęłem.